jeżeli chcę sobie włączyć przykładowo stację dyskietek, to odpalam sobie tutaj wszystko pilotem, prąd się włącza. Ja później go na kanale zaprezentuję i ten pad będzie tutaj do sprzedania. Może jeszcze jakiś gratis dołożę. Kilka tutaj urządzeń podłączyć. O, i mamy Pegasusa. Chcę sobie tutaj w Pegasusa pograć. Ale kurde, zajebisty materiał dla was kręcę. Widzicie, jak się lampeczka przekręca? I tam mam tak. Jedynka. Ja to sobie zamontowałem. Nie wiem, czy będzie widać, o pilot na dwójki. Z tego zamontowany jest tutaj dysk wewnętrzny, 120-gigowy. Są specjalnie zrobione po 3D fixa. U niektóre gry... Witam was serdecznie. Dzisiaj zobaczycie materiał, na który tutaj sami głosowaliście. Materiał miał być tutaj pokaz sprzęt i gry. I taki materiał tutaj został przeze mnie tutaj, jak to można powiedzieć, złożony. No tak, zaczniemy tutaj po kolei wszystkie te elementy tutaj tych komputerów oraz tych takich różnych tutaj elementów. Wszystko wam tutaj pokażę i omówię. No tutaj jest część tego sprzętu, bo większość sprzętu mam tutaj poukładane na strychu, a na strych nie wejdziemy, ponieważ jak widzicie, godzina jest około 11. Moje dzieci tutaj śpią, żona śpi i no takie schody na górę się otwiera tutaj. No i trochę hałasu bym narobił i może kiedy indziej taki materiał tutaj zrobimy. Zaczniemy tutaj od tego komputerka. Tutaj tu przeważnie na tym komputerku odpisuję do was na różnego rodzaju tutaj wiadomości prywatne, czy wrzucam jakieś filmy na YouTube'a. Tutaj korzystam z tego komputera. Jeszcze ten monitor, bo ja wam chyba jest z czasów tutaj studiów, mi się wydaje. Jeszcze wytrzymały, nic mu się tutaj nie stało. Tutaj mamy taki malutki kącik Majsterkowicza, tutaj przerabiam pady oraz tutaj, no, różne takie modyfikacje tutaj, czy to konsoli, czy to pada, przeprowadzam na tym tutaj stanowisku. Tu mamy lutownicę, znaczy stację lutowniczą. No i tutaj takie są elementy do tego stanowiska tutaj Majsterkowicza. Jeszcze mamy tutaj pudełka z różnymi tutaj częściami do padów. No ja bym wam tutaj wszystkiego wam tego nie pokazał, ponieważ by za dużo tutaj czasu zajęło, bo to jeszcze zanim omówimy jeszcze te wszystkie tutaj komputery, elementy, jak to wszystko mam podłączone, to by trochę zajęło. Ale jeśli jesteście zainteresowani i chcecie zobaczyć, jakie tutaj mam części, jakie różnego rodzaju tutaj przedmioty, narzędzia przydatne tutaj do modyfikacji padów jakieś tam, to może taki materiał, jak będziecie chcieli, to oddzielnie wziąłbym nakręcić. Tu wam jeszcze pokażę rąbek. Rąbek różnych takich tutaj elementów, części. Też to wszystko związane tutaj z padami. No ale zanim bym to wszystko wam pokazał, omówił, to trochę czasu by zajęło. Tam pod spodem mamy statywy. Ja teraz mam jeszcze ten... zapalę światło. Mamy światło. Tu mamy... teraz zresztą, zobaczcie, trochę kabli te widzę. A tutaj... no przydatna dziura, ponieważ musiałem ją tutaj wyciąć, bo no każde tutaj miejsce trzeba jakoś wykorzystać. Są tutaj różnego rodzaju tutaj kartridże do Atari. Tutaj mamy kilka rodzajów tej modemy, mamy chyba karty sieciowe. Ja mam tak pudełkami posegregowane. To jak tam widzicie teraz modem, to tam jest karta sieciowa, routery i te inne elementy. Są tam różnego rodzaju kable. Na dole chyba są związane tutaj wszystko tą z telewizją, czyli kable HDMI, różnego rodzaju tutaj elementy do audio wideo. Tak samo kable mam i tą dziurę musiałem tutaj wyciąć, żeby wykorzystać na miejsce tutaj z tyłu. Można było to inaczej zrobić, ale na szybko było zrobione. I tutaj jeszcze mam część takich, o i tu jest jeszcze są pudełka z różnymi częściami tutaj do padów. To też akurat jak chcecie taki materiał nakręcimy. Tu jest ten komputer, w którym mamy tutaj 3D fixa 5500 i dwie karty też Voodoo, są 12-megowe chyba Voodoo dwójki połączone tutaj w SLI. Tu kilka kartridży do Pegasusa. Większość takich wszystkich takich można było powiedzieć fajniejszych rzeczy to mam wszystko na strychu poukładane, ale no tam robię takie inne pomieszczenie, w którym tam gdzieś będzie ze 130 metrów i wtedy może te komputery wszystko wyeksponuję i będę mógł ładnie wam to wszystko pokazać. Jeżeli jesteście zainteresowani tam innymi komputerami, to wrzucę wam tutaj playlistę takich filmów. No większość tych wszystkich takich moich komputerów jest było pokazane tutaj na moim kanale. Tutaj no to przechodzimy dalej, zostawimy to stanowisko. Tutaj mamy komputerek, tylko już nie pamiętam, bo czy wymieniałem w nim procesor, czy nie, ale był na początku 386, nie wiem, czy 486 wkładałem, no mniejsza z tym tutaj, ale tutaj mam wrzuconego Windowsa, Windows 1 jest,
Windows 11 i Windows 9.5. No taki komputerek tutaj, jak chcę sobie coś pograć w stare gierki lub starym Windowsem, sobie się tutaj pobawić. O, mamy tutaj 3.11, Windows 3.1, Windows 9.5, Windows 1 i możemy sobie tutaj to wszystko podłączone, ten komputer jest ze środowiska sieciowego, tutaj te pudełka z różnymi częściami padów, tutaj mamy pady, z których tutaj korzystam, część mam tutaj tych padów, jak to można powiedzieć, w kartonach pochowanych, tutaj tak są zrobione, jakoś pomalowane do kolekcji. Tu mamy stacja dysketek do Commodore, Atari, tu fajnie sobie rozwiązałem, zaraz Wam pokażę przykładowo. Czekajcie, wyłączę lampę, bo tak to nie fajnie. Lampę wygląda. Zgasiłem, dobra. I zaraz Wam pokażę jedną rzecz. Tu przykładowo wszystkie te urządzenia mam podpięte tutaj pod jeden ten telewizor. Tak samo tutaj część tych konsol jest podpięta tutaj pod ten monitor, a chyba czwórka jest podpięta pod ten. No to na końcu Wam o tym monitorze powiem, bardzo dobry monitor, ale też potem pod końcówką opowiem o tym monitorze. Tu mamy tak, stację do dysketek Commodore i żeby nie kłaść się tutaj pod spodem, podłączać, to zrobiłem sobie to wszystko tak na pilota i jeżeli chcę sobie włączyć przykładowo stację dysketek, to odpalam sobie tutaj wszystko pilotem, prąd się włącza i mogę sobie włączyć, wyłączyć. Nie muszę się tutaj kłaść pod spodem i wkładać wtyczek, bo też chcę pograć, to sobie odpalam, nie chcę, to nie, przykładowo sobie włączamy. Tak samo tutaj Commodore też mogę tutaj odpalić, zaraz gdzie to jest, odpalamy z przyciska, z przycisku. I normalnie możemy sobie włączyć, wyłączyć. No dobra rzecz, ponieważ zasilacze nie chodzą, tylko od razu są te zasilacze wyłączone. Możemy sobie włączyć, przyłączyć. Tak samo tutaj możemy sobie odpalić Atari. I Atari możemy wyłączyć, tak? Też wszystko z pilota tutaj działa. Tu jeszcze mam podpiętego pod to Pegasusa. Ale Pegasusa mamy chyba tutaj na złączu. Na złączu AV. I tego Pegasusa zaraz zobaczymy. A, teraz tak, bo tu jest trochę zabawy, co nie? Musimy jeszcze przełączyć tutaj. O, bardzo dobre, fajne rozwiązanie z tymi przełącznikami. Można kilka tutaj urządzeń podłączyć. O, i mamy Pegasusa. Chcę sobie tutaj w Pegasusa pograć. Bo jeżeli chodzi tutaj o Amigę, to mam Amigę tutaj 600. To żeby tą Amigę odpalić, to muszę odpalam ją z tej strony. O, odpalamy Amigę. I teraz musimy ją tutaj na tym przełączniku znaleźć. No i mamy tutaj Amigę 600 i też od razu sobie tutaj mogę pograć i przełączyć od razu. Pegasusa możemy przykładowo albo wyłączyć. I wyłączamy Pegasusa. I wszystko zasilacze wyłączone. To włączam. I jeszcze tutaj mam podpięte pod ten telewizor ZX Spectrum. ZX Spectrum tutaj z tego zasilacza się podpatrza. Tylko musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Tu jest chyba na TV. No i tu mamy ZX Spectrum dwójeczkę podpiątą. Też od razu mogę sobie podłączyć, od razu mogę sobie tutaj grać. Dobra. No i jedziemy dalej pomału. Tu już mamy część omówionych elementów. I tak samo tutaj podpięty mam pod... dobra, tak, zaraz zobaczymy. Pod ten tutaj telewizor jest podpięty komputer, zaraz go odpalimy, ten z 3DFX-em. No tam jest problem z baterią, ale to niskie tutaj napięcie jest, nie ma czasu. No patrzcie do BIOSa od razu, aż no, się rozpędziłem. Bo mało się komputera uruchomi. To głównie mam taki zrobiony taki pod gry, tutaj na nim gram w Quake'a 1, w Quake'a 2, Quake 3. No i część takich gier mam tutaj wrzuconych, które tutaj są specjalnie zrobione pod 3DFX-a. Bo niektóre gry... A i tu mamy też Windows 9.5 lub Windows 9.8. Weźmiemy sobie Windowsa 9.8. O, tu nasz się komputer odpalił. Możemy sobie wejść w notę Commandera. I przykładowo chcę jakieś tam sobie odpalić gry. Nauka, samoloty, zręcznościowe, wyścigi, walka.
To już się odpalił nasz staruszek. Dużo tych gier takich mam. Prince of Persia, Asterix. No jest tych gier trochę. I tu chyba na tym jest też od razu jest chyba Windows 13. No i Windows 11 na tym tutaj komputerku też jest i też mogę się od razu pobawić. Każdy z komputerów od razu sobie tylko podłączam i mogę sobie w zależności co sobie chcę pograć, odpalam i gram. A tu macie ten pulpit. O, GTA 1, 2, Tomb Raider 1, Carmageddon, Quake 1 do 3, Mortal Kombat, Wolfenstein, Doom. No i to jest dużo takich tutaj gier, mam w większości tej gier wszystko sobie wziąłem, no to mam część takich gier na górze, a nie PC-towych, to nie, PC-towych tutaj nie mam, PC-towe mam na górze i większość tych obrazów sobie tutaj zrobiłem, jak chcę sobie w jakąś taką, w jakiś tytuł, który tutaj w dzieciństwie czy w młodości grałem, to taki tytuł sobie tutaj odpalam, tak samo, dobra, zamkniemy to i przejdziemy teraz, przejdziemy dalej. Muszę szybko wam pokazywać, bo to będzie strasznie długi ten materiał. Teraz tak, PlayStation 4. Dobra, odpalimy tą 4, tam potem wam pokażę po drugiej stronie. Tu już jest trójka odpalona, bo trójka to jest odpalona chyba. Teraz zobaczymy. Trójka tu jest odpalona. Bo trójkę i czwórkę to jak widzicie mam podpięty pod tamten monitor. Ale nie, zaraz, dobra, pomyliło mi się, dobra. Bo to idzie przez nagrywarkę, czyli mam... Zapomniałem. Aha, czyli mogę sobie ten ekran bliźniaczy zrobić tu na tym monitorze, czy na tym. Z tym, że na tamtym monitorze się bardzo dobrze gra, ale zaraz do niego dojdziemy. Tu już o czwórce wam mówiłem, tu mamy trójeczkę. Tu mamy dwójkę możemy odpalić, zaraz wam pokażę. Dwójka jest pewnie tutaj. Dwójka jest tu zrobiona. Dwójka jest na V. Tylko też musimy przełączyć sobie. Tylko zaraz, już nie pamiętam, kurde. No i mamy tutaj dwójkę możemy sobie tutaj popykać. Ja to sobie zamontowałem, nie wiem czy będzie widać, o pilot na dwójki. Z tego zamontowany jest tutaj dysk wewnętrzny, 120-gigowy. I tu te gry co mam na PlayStation 2, to wszystko wrzuciłem sobie tutaj obrazy. Jako kopię zapasową i z tego tutaj gram, bo no nie chcę tego lasera tak za bardzo tutaj męczyć. Tu mamy Slima dwójeczkę, też tutaj nałożona hydrografika jest i ten jest podłączony chyba pod nagrywarkę, bo ten nie jest podłączony pod nagrywarkę. Ten mam pod nagrywarkę, jakieś rzeczy sobie chcę jakiś tam gameplay czy coś nagrać dla was, to z tego tutaj korzystam. Tu mamy też PlayStation 1, też możemy ją odpalić. Też jest tutaj podpięta, tylko wymaga jej znalezienia. No i tu mamy odpaloną jedynkę. I na to jedynkę. No wszystkie te sprzęty mam tak popytane, że chcę sobie w to pograć, to od razu podłączam i nie muszę żadnych kabli robić, bo podłączanie, wyciąganie sprzętu z kartonu, szukanie tego, to dla mnie strata czasu. Chcę pograć w to, to odpalam w to i w to gram. Dobra, część tych sprzętów powyłączamy. Są niepotrzebne. To skończyliśmy tutaj na tym słupku. Tu mamy tak, część moich gier, w które no, biorę i na przykład chcę sobie pograć, to wyjmuję tutaj i gram. Tak wygląda ta kolekcja takich gier. No tutaj seria Call of Duty, seria Battlefielda, seria Need for Speeda, seria GTA. W Battlefieldzie brakuje tego Battlefielda jedynki. Zamówiłem, tylko był problem tutaj z przysłaniem coś tam. No i na razie go nie ma, ale to mniejsza z tym tam. Będzie ten czas, to się zamówi jeszcze raz tam, ale nie było z mojej winy, tylko coś tam z kurierem było. Tutaj na PlayStation 1 takie najciekawsze tutaj tytuły według moje najciekawsze, takie co no lubię nie tutaj sobie pograć. Też do serii Need for Speeda, Worms, Tomb Raider Driver. Tutaj jest część dyskietek tutaj do tej Amigi, to jest 600. Tu mamy aparat miechowy, tu też nie, aparat, sorry. Tu mamy kamerę starą. Tu mamy dysk 20-megowy. Tu jest następny dysk 20-megowy. Zobaczcie, jak to wszystko było, taki duży dysk. Potem go trochę zmniejszyli. Był jeszcze mniejszy 20. A tu jest ten sam. A tu jest mój dysk z komputera. Co miałem 3D Fixa w 98 roku, to został dysk, to jest chyba z jakąś
laptopa zostawiłem, a tutaj słynny dysk konsoli, który mi tutaj podczas nakręcania materiału ten dysk mi spadł i spadł i się trochę popsuł. Tu jeszcze mam część padów. O, ten pad będzie tutaj. Ja go zrobiłem, kupiłem sobie. Fajnie wygląda, a przerobiłem go. Później go na kanale zaprezentuję i ten pad będzie tutaj do sprzedania. Może jeszcze jakiś gratis dołożę. Ciekawy tutaj, ale to tylko gratis będzie ciekawy, dołożony dla, tutaj można powiedzieć, dla widza. To jeszcze coś dołożymy, jak będę go tutaj sprzedawał. Tu jest myszka, klawiatura do PlayStation 3 i 4. O kurde, Adrian, ale ty świnia jesteś normalnie, używasz takich rzeczy. Nie, kupiłem sobie do przetestowania, żeby na moim kanale takie coś było. Z mojego tutaj punktu widzenia, ja nie potrafię na tym grać. Dużo czasu musiałem poświęcić, żeby jakiś sensowny wam materiał nagrać tutaj, żeby cokolwiek trafić. Ja po prostu jestem z takich osób, że wolę się rozłożyć na kanapie i trzymać w ręku pada i nawalać. No, kiedyś tam jak w Quake'a, w ten Wolfenstein, te starsze części, to się grało normalnie tym, ale tu jak już zacząłem na konsoli grać, to jakoś tak, można powiedzieć, że jestem antytalent tutaj do myszki, do klawiatury. Tu ja mam jeszcze książeczki z Turbo Pascalem. Grube. Dobra, przechodzimy. O, słuchaweczki Tritrony 5.1 Plus. To jest ta wersja, ta już druga co była. Mam taką wersję pierwszą. To pierwsze to mi córka rozwaliła, bo założyła na ten, na lalkę i one popękały, ale z tej pierwszej serii mam właśnie z ten, są bardzo dobre, bo te kable wytrzyma. Ta druga seria już trochę słabsza, te kable musiałem tam parę razy tutaj poprawiać. Bardzo dobre słuchawki. Kiedyś zrobię wam taki materiał. Co sądzę o słuchawkach, jakie słuchawki najlepsze tutaj do grania. Dobra, opuścimy sobie tutaj tę część. Dobra, tu wyłączę, nie będzie nam tutaj to potrzebne. O, jeszcze wam tutaj podświetlę, bo zobaczcie, mam nawet podświetlenie. Wiejski tuning, kurde, podświetlenia. Wow, to jest dobry, fajne to podświetlenie jest, widzicie? Bo wszystkie kable widać. Zobaczcie, tam jest z tyłu burdel. Nie, daj Boże. No, wszystko widać. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Jak widzicie, nie ma żadnego krzesła. Ja tutaj krzesło jest, tylko musiałbym je przynieść, tylko wyniosłem, bo to jest mało miejsca. Krzesło tutaj stosuję, a potem wam pokażę, jak mam krzesło, super do grania. Nie ma jak krzesło tutaj w postaci leżaka. Zaraz powiem wam, ten przyniosę i pod koniec tego materiału wrzucę moje super krzesło. Wszystkie krzesła przerabiam. A, jeszcze powiem wam, że krzesło dobre będzie. Jestem w trakcie tutaj robienia. Z BM-ki, krzustki, cały taki fotel tutaj z opuszczaniem elektrycznym, to wszystko. To coś takiego, taki fotel będę tutaj robił projektowo. Tu jest tak, może zdjęcie muszę wziąć. O, tu jest ta słynna obudowa, co ten kolorek zmienia. No, i zobaczymy. Może ta obudowa będzie gratisem do tego pada, którego tutaj na licytację wywalę. Jeszcze się zastanowię. Tu mamy głośniki. Teraz tak, Creativa, dobrze czytam Creativa. Dobra, to jest tak, zestaw taki podłączony, zaraz wam pokażę, jak ja to mam, bo mam tak, czwórkę, trójkę i tą dwójkę mam podłączony tutaj pod zestaw 5.1 za pomocą takiego tutaj urządzenia, który optycznie tutaj jest do optyka, jak widzicie. O, tam się przełączyła taka lampeczka fajna, nie? Tu macie lampeczkę. Ale kurde, zajebisty materiał dla was kręcę. Widzicie, jak się lampeczka przekręca? I tam mam tak. Jedynka. A nie, muszę niżej wziąć. Dobra. Na jedynce mam chyba PlayStation. Zaraz, poczekajcie. Zrobię tak, żeby to nie było. Dobra, trójka jest odpalona. Dobra, odpalimy tak. Czwórka jest. Włączymy tu czwórkę. Oj. Zobaczymy po głośnie. O. Widzicie, mamy. Mamy dźwięk. Dźwięk tutaj z tych głośników, z tyłu 5.1. Bardzo fajnie się gra. Tu jest szalanki, tylko że jak gra się z kolegami, no to no lepiej jest grać tutaj na słuchawkach. Ale samemu bardzo fajnie jest, fajny dźwięk. Teraz tak. Palimy. Jak widzicie. Tu jeszcze mam fajny myk, tylko że kurde, tego myku wam nie mogę zdradzić. Z Neostrado taki trik znalazłem. Trzeba tylko trochę jest. W routerze musiałem wymienić soft. Z jednej strony mam 3 publiczne IP, co ja taki trik jest, ale tego nie mogę zastosować, bo pokazać, bo miałbym duże problemy, ale przez przypadek tutaj
wpadłem na taki ten, ale wiadomości mi nawalili. Dobra. Teraz tak, mam przykładowo teraz dźwięk, mamy tutaj, tak samo tutaj, kurde, nie mam co wam pokazywać, bo jest tyle rzeczy do pokazania i tak skaczę z jednej rzeczy na drugą, zajmiemy się tutaj dźwiękiem. Widzicie, dźwięk teraz jest 5.1, z tego, z czwórki, tak, mamy z czwórki teraz dźwięk, przełączam, z trójki nic nie słyszymy, teraz przełączam sobie tutaj na pilocie trójkę, słyszycie, mamy trójkę. Ale trójkę mamy, musimy teraz trójkę przełączyć. Bo też mam tutaj taki przełącznik magiczny. O, teraz mamy tu. Widzicie, jesteśmy teraz na trójce. To co mówiłem, dźwięk. O. Chcę sobie PlayStation 1. Słyszycie? Jest. PlayStation 1 i tak samo mogę PlayStation tutaj dwójkę. A co do wideo, to sobie tutaj taki switch wziąłem z przełącznikiem. Można switcha sobie wziąć na piloty i przełączać sobie pilotami. Tu jest Bizer, tu jest Splinter do tego, żeby tutaj można było nagrywać z nagrywarki z PlayStation 3. No taki sobie wrzuciłem, a przy okazji go wykorzystałem, to puściłem na drugi monitor tutaj ekran, taką mam tutaj nagrywarkę z dyskiem. O kurde, myślałem, że wszędzie tutaj w starym kurze, ale syf, ja pierdzielę, już dubla nie będę kręcił. Zobaczcie, jaki to był brud. Widzicie to, co ja? Zobaczcie, nie zajrzałem tutaj, bo miałem te kable trochę posegregować. Patrz, jaki tu syf jest. No. To jest chyba najgorszy taki materiał, który... Najcięższy materiał do nakręcenia. Który tym... No. Bo zastanawiałem się, czy nie założyć sobie 60 kont i przegłosować ten film, żeby go nie było. Ale kurde, wolałem tutaj sprzątnąć. Tu mamy ten pogłaszania do naszych słuchawek. O, ten monitorek. Monitor to już ma ze 4 lata. Bęk 27-calowy. Trochę było wojny, zanim go kupiłem. Wojny finansowej. Teraz już tańczy te monitory są. Uchwyt firmy jest na moim kanale, ale to jest chyba nie, że własnie szukać coś na Macklin chyba, ten uchwyt. Bardzo dobry uchwyt, z tego co pamiętam jest aluminiowy, lekki, bardzo dobrze jest wykonany, ja go tam testowałem różnymi obciążeniami i powiem wam, że taki bardzo dobry uchwyt. I dobra sprawa, można sobie kupić taki uchwyt jeszcze jeden i na tej tutaj rurce dać sobie z drugiej strony drugi monitor. To się fajnie trzyma, tu jest nawet płyta. No jest. Wiórowa i to wszystko ładnie się trzyma, tylko pod spodem dałem taką blaszkę. O, i to się wszystko trzyma. Tu mamy głośniczki. No i patrząc teraz na to wszystko, co zaprezentowałem, to mi się wydaje, że to już wszystko jest, tak. Konsolę pokazałem, monitor pokazałem. Gry mniej więcej pokazałem wszystkie. Pady są. O, tu jeszcze mamy Food Rusha. No i tak wygląda ten pokój, tak? A co do innych komputerów, to jak już zrobię sobie takie te pomieszczenia, które planuję, to całe te komputery wszystko, jest tam około 80 sztuk różnego rodzaju tej sprzętu i to wszystko, jakbym miał takie drugie pomieszczenie sobie zrobię, to wtedy wszystko wam tutaj pokażę tak z daleka. O, co mi się tu nie obalił. O, tak wygląda. O, tu jest kącik szperacza. Syn urzęduje, nawala. O, tam zobaczcie, jaki widzicie, jaki cień jest brud, no. Też tego nie wytarę. Tam chyba, kurde, Adrian XPL stopami jeździ. No i to by wyglądało tak jak teraz, tak się prezentuje ten cały pokój. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Przepraszam, że to może tak nie wyszło profesjonalnie, ale tam mniejsza z tym. No, najlepszego wszystkim tam życzę.